panie pośle, księża prałaci, panie przewodniczący, pani prezydent, panie i panowie radni, poczty sztandarowe, wszyscy zgromadzeni tutaj mieszkańcy naszego miasta. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości doprowadziliśmy na wniosek naszych środowisk, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, środowiska wrocławskiej Solidarności, środowiska Klubu Gazety Polskiej, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, do tego, że Rada Miasta w dniu 30 marca podjęła uchwałę nadającą temu oto skwerowi, na którym tutaj się znajdujemy, imienia Lecha i Marii Kaczyńskich. Uznaliśmy, że uhonorowanie 96 wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, które to tragiczne wydarzenie odbyło się 5 lat temu na wrocławskiej katedrze, nie jest do końca wystarczające. Uznaliśmy, że świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka zasługują na to, by uhonorować się również w godnym miejscu, w sercu naszego miasta, i tak to się stało. Chcę powiedzieć, że Maria i Lech Kaczyńscy byli wspaniałymi Polakami, dobrymi patriotami, dobrze przysłużyli się Polsce. Maria Kaczyńska urodziła się na Wileńszczyźnie w rodzinie patriotycznej. Jej ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, po wojnie jeszcze przez długi czas prześladowany. Maria Kaczyńska była osobą wszechstronnie wykształconą, biegle znała języki, posługiwała się nimi w mowie i w piśmie, językiem angielskim, francuskim, rosyjskim. Również dobrze znała język hiszpański. Działała, była osobą dobrze wykształconą, działała na niwie charytatywnej, działała również wspierając swojego męża, prezydenta, na niwie publicznej. Była osobą pełną ciepła i empatii. Myślę, że bardzo mocno przyczyniła się do tego, by powstała klinika Budzik aktorki Ewy Błaszczyk, która to klinika od 2008 roku do chwili obecnej wybudziła 17 dzieci z tego ciężkiego snu, jakim jest śpiączka po tragicznych wypadkach. Profesor Lech Kaczyński bardzo przysłużył się Polsce. Tutaj już kolega wspominał, że prezydentem nie zostaje się w sposób przypadkowy. Uzyskał w drugiej turze wyborów w 2005 roku 8 527 tysięcy głosów, więc był to bardzo dobry wynik wyborczy, co dawało 54,04% wszystkich oddanych głosów. Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, był również prezydentem Warszawy, który to w sposób taki właściwy uhonorował powstańców warszawskich poprzez to, że powstało w końcu po wielu latach Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Lech Kaczyński był bardzo mocno związany z Solidarnością, był też wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej i pierwszą grupą, która po jego wyborze na urząd prezydenta, dużą grupą społeczną, która spotkała się z prezydentem, to była właśnie Solidarność, Komisja Krajowa. Ja wtedy miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Lech Kaczyński bardzo chciał odwiedzić Wrocławek 25. rocznicę tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Były poczynione daleko zaawansowane przygotowania, były wizyty przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, były wizyty przedstawicieli Biura Ochrony Rządu, w których również brałem udział. Niestety ciężka grypa wtedy zmogła prezydenta. W jego imieniu dar dla wrocławskiego kościoła w postaci kielicha mszalnego przekazał minister, który zginął razem z nim w Kancelarii Prezydenta w katastrofie smoleńskiej, Paweł Wypych. Myślę, że powiem jeszcze raz, Maria i Lech Kaczyńscy dobrze przysłużyli się Polsce. Cześć i chwała ich pamięci.
Proszę o przedstawienie uchwały przewodniczącego Rady Miasta pana Jarosława Chmielewskiego. Księże prałacie, księże dziekanie, panie pośle, państwo radni, szanowni mieszkańcy Włocławka. Jestem dumny z tego powodu, że Rada Miasta pod moim przewodnictwem podjęła uchwałę upamiętniającą Lecha i Marię Kaczyńskich. Pozwolicie państwo, że tę treść uchwały za chwilę państwu przytoczę. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że uchwała została opublikowana 7 kwietnia 2015 roku w publikatorach województwa kujawsko-pomorskiego, a więc tym samym 22 kwietnia wchodzi w życie. Uchwała numer 6/12/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom i placom. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nazwę skwer imienia Lecha i Marii Kaczyńskich skwerowi usytuowanemu na Zielonym Rynku we Włocławku na działce ewidencyjnej numer 153 w obrębie Włocławka, karta mapy 50 przed budynkiem będącym siedzibą Urzędu Miasta Włocławek. Punkt drugi. Położenie skweru, o którym mowa w ustępie pierwszym, zostało zaznaczone kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Włocławek. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. Podpisał przewodniczący Rady Miasta Włocławek Jarosław Chmielewski. Dziękuję. Panie przewodniczący, drodzy samorządowcy, mieszkańcy Włocławka, okolic Kujaw. Świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Polski, był politykiem polskim i suwerennym. Polskim dlatego, że był głębokim patriotą i głęboką miłość do ojczyzny miał w sercu. Wyniósł się z domu rodzinnego, bo zarówno po miecz, jak i po kądzieli był potomkiem ludzi, którzy uczestniczyli w zrywach i powstaniach narodowych. Był politykiem suwerennym, ponieważ w jego postawie, życiorysie nie było ani ciemnych stron, ani białych plam. To pozwalało mu być wolnym i niezależnym w działaniu w polityce. Nikt nie mógł na niego zebrać tak zwanych haków, nie mógł go szantażować, nie mógł go przymuszać do tej czy innej decyzji. Lech Kaczyński był politykiem wielkim i spełnionym. Pełni najwyższe godności Rzeczpospolitej. Pełnił funkcje, które można by obdzielić wielu zacnych ludzi, ale ze wszystkich się dobrze wywiązywał. I jednocześnie nie miał pociągu do kariery. Swoje życie dorosłe, zawodowe zaczynał w czasach PRL-u, jednej słusznej partii politycznej, ale on się do niej nie zapisał. On wspierał i budował ruchy niepodległościowe, opozycyjne, wcześniej w KOR-ze, później w Niezależnym Zawodowym Związku Zawodowym Solidarność, którego został wiceprzewodniczącym. Był senatorem, posłem pierwszych wolnych kadencji. Był ministrem w Kancelarii Prezydenta, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Był prezydentem największego stołecznego miasta Polski i został
prezydentem Polski, głową państwa. Dla niego to było uwieńczenie kariery. Dla kochającego Polskę obywatela to było spełnienie polityka. Nie bardziej intratne, lepiej opłacane funkcje w Europie czy w świecie, ale właśnie dla polityka polskiego w Polsce. Lech Kaczyński był człowiekiem nauki i wiary. Był profesorem prawa pracy, ale poza specjalnością, której wykładał, studiował wiele innych dziedzin. Umiłowaną historię, którą był wielkim znawcą, i inne nauki społeczne. Nie kłóciło mu się to z głęboką wiarą, jaką nosił w sercu i którą przekazywał innym. Maria Kaczyńska to jego towarzyszka życia. Wierna żona, miłość, a jednocześnie przyjaciółka. Ich relacja została nam, obywatelom, tak naprawdę pokazana po śmierci, kiedy okazało się, że ta ciepła kobieta ma ogromny wpływ i dobry wpływ na polityka, jakim był Lech Kaczyński. Nagle okazało się, że główne media, które wytworzyły przemysł pogardy i nienawiści do Lecha Kaczyńskiego, miały tysiące zdjęć pogodnych, radosnych. Miały kilometry taśmy filmowej pokazujące, jaki naprawdę był Lech i Maria Kaczyńscy. Dopiero po śmierci.